salema y cayala mi y lo no lo sé. Hambena. Nice to know ya, let's do it again. Kalimera, kalimera. Kalimera, kalimera, listopadowa sobota. Piękny dzień, na pewno jest 25-27 stopni. Piękna pogoda na Cyprze. A ja już jestem po. Już nakarmiłam ptaki. Już nakarmiłam ptaszki. Dostały jedzonko. O, klatki na tle mojego kaktusa, tego czerwonego, którego kupiłam w Home Center, Super Home Center. I ptaszki właśnie dostały jedzenie, a widzicie te właśnie kocyki, co kupiłam w Jumbo, służą, żeby w nocy im nie było zimno. I tutaj widzimy dekoracje, kupiłam też kwiaty wcześniej, tuż na początku. Taka moja dekoracja. Łapać snów. Właśnie. Także moje dekoracje, lubię takie właśnie. Jeśli mam ptaszki, to fajne, muszą mieć klatki, dekoracje. O, właśnie mam jedzonko i już jedzą nasiona. One bardzo dużo nasion jedzą. Właśnie tych takich, taką karmę kupiłam w sklepie zoologicznym na Cyprze. Bardzo dużo jedzą. Nawet im raz w tygodniu daję jajko na twardo. Także lovebirds i papuszki faliste. No, zaraz będą śpiewać, jak tylko zjedzą. Fajne, fajne. Jeszcze drugim, właśnie tym po prawej stronie papuszką, nierozłączką, muszę kupić taki domek, bo te po lewej stronie mają, a te po prawej nie. I mają taką tylko tutaj drewnianą szufladkę. No, także papugi jedzą, zaraz będą śpiewać pewnie. O, jeszcze jest listopad, a ja jeszcze mam rozmaryn. Będzie fajnie do mięsa na święta Bożego Narodzenia. Będzie fajne, fajne właśnie zioła. Bardzo dużo używam też tymianku. Oregano, mięty. Praktycznie mięta jest do wszystkiego. I bazylii do wszystkiego potrzebna. No, a ja też sobie zrobiłam zieloną herbatkę. Tutaj Wam pokazywałam z Jumbo, kupiłam właśnie ten pojemnik. Ja Wam bardzo polecam na takie zimowe wieczory, bo jestem fanem herbat. I popatrzcie, wszystkie tutaj herbatki, przychodzą goście i sobie wybierają, którą chcą herbatkę. Bardzo fajny pojemnik. Ja też zimową cypryjską listopadowymi dniami, czy grudniowymi, czy styczniowymi używam bardzo dużo miodu, więc też kupiłam taką drewnianą pałeczkę do miodu. Bardzo fajna. Także na moje zimowe, no widzicie, taka zima, taka ciepła, 20-26 stopni, ale ja lubię z rano wypić sobie herbatkę i takie zimowe cypryjskie wieczory, dnie, poranki, fajnie będzie sobie herbatkę z miodem. Tu mam jeszcze taką herbatkę, którą kupiłam, bardzo mi się podoba, chyba kupiłam ją ze względu na opakowanie, taka budka telefoniczna angielska. No, już ją kupiłam chyba z rok temu, jeszcze jej nie napoczęłam, bo tutaj tak jakby skarbonka później może być. I tutaj mam też takie z Anglii suweniry, widzimy tutaj poczta, budka telefoniczna, takie akcenty. To z Polski porcelana. No i ja zaczynam moje śniadanie, także herbata zielona, taki jest mój dzień, ptaszki śpiewają, piękny dzień, good morning. A na śniadanie ja zrobiłam, jajko nie wyszło miękko, więc zrobiłam na twardo. Do tego sałatę, liść sałaty, a nie, sałaty nie mam, to jest awokado. Tutaj jest awokado. No i spróbuję sobie tego mojego łososia norweskiego. Także plasterek łososia i takie śniadanie, można powiedzieć keto, bo jest awokado, łosoś, jajko, pomidora nie powinno być. Także śniadanie keto, ja biorę tego później, no później ukroję tego łososia, bo się lepiej i zaczynam mój dzień. Sobota na Cyprze, pewnie jakiś spacer, kawa na mieście, piękny dzień się zaczyna. Wszystkim życzę pięknej soboty, pięknego weekendu.
A na Cyprze są obostrzenia, ale na szczęście nie w Larnace i w Nikozji w Ayanapie, także tylko Limassol, Pafos zamknięty, a ja mogę sobie iść na kawę, na jakiś fajny lunch, także bardzo fajnie jest to, że no, że jednak wszystkich miast nie zamknęli, także ja idę na kawę, na miasto, na zakupy i fajnie spędzić ten czas. No a niestety mieszkańcy Limassol i Pafos, no niestety są zamknięci w domach i mają tylko kawę na wynos i jedzenie na wynos, także no współczuję mieszkańcom Pafos Limassol, ale no niestety musimy wszyscy nosić maseczki i naprawdę jakoś to przeżyjemy, tak? Także tutaj kto w jakim mieście mieszka, no ma dużą rolę teraz, tak? Pozdrawiam serdecznie. Kalimera, piękny dzień. Na Cyprze listopad, połowa listopada i jest piękny. Piękny dzień, po prawie 30 stopni, na pewno jest 25-26, a ja jestem w krótkim rękawku i słońce praszy. Piękny dzień. Kawa już zrobiona, po śniadaniu, po zielonej herbatce, czas na kawę cypryjską. Kawa po cypryjsku. I do tej kawy przydałoby się coś słodkiego. Uwielbiam tą kawę po cypryjsku. Tu jest moja taka szufladka zdrowej żywności, takiej śniadaniowej, płatki ryżowe, orzechy, no i wszystko takie dietetyczne. No się zamknąć nie chce. A tutaj niestety jest druga szufladka, która kusi, żeby co chwilę coś, o, nawet te są płatki polskie w sklepie Super Discount, Super Store. I tutaj mam słodycze. Także to jest szuflada grzeszków, Snickersy, Marsy, no i te ciastka Wam bardzo polecam do kawy. Ja właśnie je kupiłam w Super Discount Store, one kosztują około 2 euro, Cadbury i ciasteczko i tutaj jest toffee. Uwielbiam, także jedno ciasteczko, żeby zachować zdrową dietę, ale jedno ciasteczko do kawy chyba nic się nie stanie, nie? Także to ciasteczko pycha. Kawka. Kawkę to ja sobie wypiję na zewnątrz, bo jest świetna pogoda. Ja praktycznie mam, tak jak wcześniej mówiłam, już mam ubraną choinkę. Praktycznie mogłabym okno otworzyć. O, piękna pogoda. Śliczna pogoda. Także mnie czeka chyba podlanie jakichś kwiatków na zewnątrz. Także moja choinka czeka, czekolady też z Polski czekają. Wszystko mam już tutaj udekorowane. I no wystarczy, to dzisiaj jest sobota, więc ja tylko wymyję podłogi i wszystko już jest zrobione. Także ja mam taką zasadę, że lepiej wcześniej posprzątać, ubrać choinkę i teraz połowa listopada już mam z głowy, tak? Po prostu im wcześniej, tym lepiej. Dobra, to ja piję moją herbatkę. Piękny, piękny dzień. I na pewno spacer też. Sobotni spacer, dlatego że tak jak mówię, trzeba wykorzystać piękny dzień. Sobota. Mamy połowę listopada, a u nas jest naprawdę polskie lato. No to miłego dnia. Budzimy się.
say you love me, but I don't think that it's true. It's all for you, all that I do. It's hard to escape all the problems in your brain, but it's okay. Love is dead. I'm
Piękny wieczór. Słońce zachodzi. Zobaczmy, jakie słońce. O, nie widać już. O, wieczór. Będzie się robić ciemno. Hol zakupowy ze sklepu zoologicznego. Polska firma Nestor. Będzie dla papuszek falistych, nie, to będzie dla lovebirds, czyli ptaszki, miłości, nierozłączki, faliste, kolba, Nestor, więc tak mamy. Mamy też jedzonko. I najważniejsze, bo pojechałam po to, klatka dla ptaszków. Papuszki, nierozłączki. Ohoho. Taka klatka kosztuje niecałe 9 euro. Wygląda tak. Teraz poprosimy kogoś o zamontowanie tej klatki.